Znajduje się pod wieżą pierwszego poziomu i wygląda to jak zanurkowanie. Smutna pszczółka wysłana przez Simiwaka. Co on tu zrobi? Oj, niewiele chyba może tak naprawdę bronić się nieźle, Ladrian! Z fantastycznym... Olafem. Obydwie niezwykle agresywne postacie. O, mówiąc o agresji! Proszę bardzo, Czajek! Typowe zagranie dookoła mida. Chociaż ta agresja na dole widzimy jest przez pompę uskuteczniana i wchodzą all-in w przeciwnika. No to Pyrka musi się wycofywać z Halmonery z jednej drugiej strony, ten czwarty strzał! Ja cię kręcę, to zawsze dawka obrażeń, która mnie zaskakuje. Co więcej, Bullet szuka dalej. Trafia W niekoniecznie, ale Ultimate! Zapowiada na przedstawienie. Akt drugi trafia. W trzecim mamy obrażenia! Ale epilog! Ale teraz teleportacja od Jackena, popatrz. Okej, i Pyrka ląduje w powietrzu. Żeby nie wylądował w grobie, tutaj stopwatch tak naprawdę, to tylko odwlekanie nieuniknionego, chociaż teleportacja kolejna zagrywa naszych piratów, oni naprawdę w piątkę się tu pojawią. Czy są w stanie prowadzić dalej walkę? Nie będzie tu Simiwaka, Adrian idzie naprawdę daleko, będą strzały od Gina z drugiej strony mapy, Adrian zostanie tu upolowany i tak naprawdę strzałą liczebną piraci zaczynają dole, się tutaj... ale z potęgowanym uderzeniem. Jacken po prostu zwieje. Oj, albo nie! Czajek się jeszcze tu kręci. No nie ma, nie ma o co ukrywać. Ma fantastyczny power spike ze swoimi przedmiotami. I teraz wykorzystuje te wszystkie moce. Jak widać, odizolował się od drużyny. Przerzuca rywala, ale nie przez ścianę. Ten, co prawda, ogłuszony, będzie prawdopodobnie martwy. To jest cenny shutdown dla piratów. I co więcej, mogą iść po drugi 300 sztuk złotych gotowych. Namierzył na radarze tutaj Adriana. Walka o smoka numer 3. Właśnie z dużego zasięgu, jak obiecywała nam analiza. Po prostu Gino daje strzały. Gepard! Tutaj próbuje zainicjować, drużyna nie jest do tego w ogóle przygotowana i wbija się to wszystko z nimi, przerzucony, odbity właściwie przez Adriana, ale brakło w tym wszystkim obrażeń. Jin świetnie wykorzystuje dodatkowe obrażenia fizyczne, no może muszę zaraz... ten wykład przerwać, bo przerzucają się dżunglerzy. Brunes po złej stronie mapy, Adrian za nim goni, żołnierze Shurimy wysłani, piękny Hailmaker, kończy życie Brunesa, lecz to nie znaczy, że nikt inny nie upadnie, bo Gepard znalazł się w centrum. Pewno wybrałbym telefon do przyjaciela, zadzwonił do bubnika, bo on jest akurat niezłym ekspertem od tej postaci. Czy Adrian dobiegnie? Wydaje mi się, że nie. Co najwyżej do brzegu rzeki Styx. Oooo! Snajper z perfekcyjnym trafieniem, 420 no scope. Lecimy dalej! Tak naprawdę, niech fanfary MLG trwają, bo Pompa Team po raz kolejny w natarciu. W ostatnim tygodniu 2-0 w spektakularnym stylu, teraz gniatają piratów. Oj, Adrian poznał siłę Gina, kiedy tylko kurtyna się pojawi. Każdy pocisk będzie zadawał 3% obrażeń więcej. Za każdy 1% brakującego zdrowia przeciwnika. Tutaj Adrian był na nic. A tegoroczny Fnatic. Kreatywna, okay. Ciągle szukająca akcji, no i przede wszystkim lubiąca czasami właśnie niezłej zwady. Bullet przeładowuje rewolwer i go ostatnim strzałem pakuje uciekającemu. Dzisiaj częściej będziemy oglądali mojego ukochanego Marksmana i co więcej, pościgu wciąg dalszy, świetny ultimate z prawej strony od Azira i znajdą dwie eliminacje. Co się dzieje? Piraci wybierają pompę! Sinwiwak nie wie co robić, gdzie lewo, prawo, a chrzanić to! Przewadze liczebnej... Oj, teleportuję, muszę ci przerwać, ponieważ nie będą czekali na Jackena, tylko się wbiją natychmiastowo. Adrian sam podchodzi pod rywali, to nie była roztropna decyzja. Sojusznicy już uciekli, on się wbił w wir walki, tak jak robi, teraz to Jacken i to jest szybka ucieczka Wikinga z pola bitwy! Świetna ultimate od Nautilusa, wbija to wszystko Kralter, lecz czy są obrażenia? Tak! I Pompa Team w sporych tarapatach. Adrian podchodzi, przerzuca rywala, próbuje kupić czas dla drużyny, lecz obrażeń nie ma i tak piratów. Tak to właśnie wygląda w czwartym sezonie Ultraligi. 7-7 Pompa Team chcą walczyć o dwa topowe miejsca w polskich rozgrywkach. I z 8 zwycięstwem na pewno się przybliżają do pięknej pozycji na szczycie.